Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony w A to jak widzicie, kolejny Minecraft Snapshot. Zapraszam do oglądania. Zmiany niezwykle ciekawe. No dobrze, więc zacznijmy od pierwszych zmian. E, pierwsza rzecz to coś, co zapewne Was ucieszy, a więc od teraz ziemniaki, e, jak i marchewki, występują naturalnie w wioskach NPC. E, więc super, e, naprawdę teraz o wiele łatwiej przyjdzie nam je zdobyć e, a potem zasadzić u siebie w ogródku. No dobra, mam ze sobą również wędkę, którą zaraz Wam pokażę, jak wykorzystać. No więc tak, zbiorę sobie najpierw marchew, no i następnie połączę marchew, wędkę, no i otrzymam marchewkę na wędce bądź, bądź na patyku. No i tak, pozwolmy sobie zespawnować jedną ze świn, następnie siodło, no i na nią wsiadamy i możemy, możemy oczywiście jeździć, choć ta niezbyt jest posłuszna, trzeba ją nieco zachęcić do wysiłku no i zobaczcie, wcześniej nie było możliwości kierowania świnią, teraz dzięki tej przynęcie, którą mam w łapce mogę swobodnie jeździć skrzynią a o, moim, o mojej nowej masce opowiem Wam w dalszej części tego snapshota dobra, kolejna niezwykła zmiana, czyli to co przede mną aktualnie widzicie są to głowy, które są E, występują jako rzadki drop w grze. Po zabiciu danego MOBA, e, w ramach rzadkiego dropu, możemy otrzymać jego głowę, która służy jako ładna ozdoba, e, dzięki której możemy się szczycić przed znajomymi, e, czego my tutaj nie pokonaliśmy. E, mam wątpliwości co do głowy Steve'a, ponieważ nie wiem jak ją uzyskać. Myślę, że prawdopodobnie e, gdy zabijemy jakiegoś gracza, choć co do tego mogę się mylić. E, następnie głowa e, nowego MOBA którego właśnie widzicie na ekranie Pojawia się on w netherowej twierdzy um, I Właśnie um, Po jego zabiciu możemy otrzymać głowę, która będzie um, Niezbędna do przyznania Rytuału, o którym Za chwilkę wam powiem okay, Czyli dodanie nowego moba, jak i głowy Z której jego wypada, tak jak mówiłem Niesie ze sobą dalsze zastosowanie um, Nowy mob nazywa się Witcher Skeleton, No i E, dzięki czterem blokom Soul Sandu i trzem głowom właśnie tego nowego MOBA, jesteśmy w stanie przełać nowego MOBA. Jakim jest Witcher? Na początku o dziwo nie możemy go e, atakować. On, jakby w pewien sposób się ładuje. E, no i e, wszystko to, e, co jest dodane, idzie w ramach e, swoistego łańcuszka. O którym Wam e, zaraz zresztą powiem. E, a więc tak, postaram się uporać za chwilę z Witcherem, który. Którzy, który, jak widzicie, atakuje wszystkie żywe stworzenia jest dość nietypowym mobem, ponieważ za każdą za każdą trafioną żywą istotę e, daje po prostu jej taki efekt, że wysysa jej, e, energi, jej energię życiową i jakby się tym żywi, po czym e, w taki oto sposób może się e, regenerować. Co jeszcze warto zapamiętać na, na temat nowego moba e, to to, że od połowy jego życia ma on e, na sobie e, Pewien, pewien rodzaj swoistej tarczy, e, przez którą e, na skutek oczywiście nie możemy atakować go e, strzałami. Cholera tutaj on mi ucieka. No dobra, tak czy siak, e, za chwilę go trochę przyduszę i, i zobaczymy się e, pod koniec walki. No dobrze, a więc Witcher zwalczony. E, no i cóż, przyznam, że e, przy jego śmierci nie towarzyszy żadna specjalna animacja. Oraz, jak sami widzicie, jest przed nami nowy przedmiot, jakim jest um, otóż Nether Star. I um, to wszystko, jak sami widzicie, działa w ramach takiego łańcuszka. Zdobywamy głowę z nowego mała, budujemy totem, po czym Witcher. No i kolejny element, z którego zaraz coś wytworzymy, ale to w dalszej części e, snapshotu. Ponadto, jeszcze wspomnę, że normalne szkielety mają skłonność do pojawienia się w neterze. Oraz e, mają nieco e, inną barwę e, skórzane zbroje. Dalsze informacje za chwilkę. No dobrze, a więc te ostatnie zmiany na dziś e, to zmieniona nieco tekstura złotej marchewki. To po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o Nether Star, e, tu jest po prostu taki crafting. I dzięki temu otrzymujemy Beacon Block, który również doczekał się własnej teksturki, co nie było wcześniej możliwe. Ponadto zombiaki, jak wiecie, mogą podnosić upuszczone przez nas przedmioty. No i od teraz po ich zabiciu, co nie było możliwe wcześniej, po ich zabiciu e, po prostu te przedmioty zostaną e, nam wyrzucone, które zombiaki nam zabrały. No dobra, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Mówił dla Was PL, Minecraft PL. Jeżeli snapcze się podobał, miło jakbyście zostawili łapkę w górę. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć, miłego dnia.